Ile zapałek trzeba użyć do zbudowania 50 elementu w poniższym ciągu? Czyli mamy tutaj taki ciąg domków. Rozumiemy, że te domki są tutaj każdy taki, każda krawędź tego domku jest zbudowana z jednej zapałki, no i musimy policzyć, odnaleźć jakąś regułę, czy jest jakaś reguła, która pozwala nam przejść pomiędzy kolejnymi rysunkami. No i czy stosując tę regułę jesteśmy w stanie obliczyć, ile zapałek trzeba będzie użyć do zbudowania 50 ciągu w tym, czyli do takich 50 domków, prawda, połączonych tutaj ścianach. Więc może zacznijmy od pierwszego, policzmy, ile zapałek mamy w pierwszym, czyli mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Czyli tutaj mamy sześć. W drugim, aha, w drugim mamy tak, mamy sześć, to już tych wiemy, że na taki domek potrzeba nam sześć. Czyli tu mamy sześć plus, no i teraz ile dodaliśmy? Dodaliśmy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli sześć plus pięć, czyli 11. Dobrze, następny rysunek. Następny rysunek składa się znowu z takiego fragmentu, który już policzyliśmy, czyli z tego, czyli tutaj jest 11 plus, no ile dodajemy? No znowu dodajemy taki jeden domek bez ściany. 1, 2, 3, 4, 5, czyli 11 plus 5. Czyli zapiszmy jeszcze, że to jest 6 plus 5, prawda, to jest to 11 i plus 5. No, czyli to jest 16. No i czwarty rysunek. Czwarty rysunek znowu składa się z rysunku trzeciego, czyli tych trzech domków, które już policzyliśmy. To jest rysunek trzeci. To wiemy, że tu jest 16 domków plus, no znowuż dostawiliśmy taki jeden domek, czyli dodaliśmy 5, 2, 3, 4, 5, 5. Tak, i teraz to 16 możemy ponownie zapisać jako 6 plus 5 plus 5 plus 5. No i to jest 21. Dobrze, czyli widzimy, że tak, jeszcze podsumujmy to. W pierwszym jest 6, w drugim jest 6 plus 5, w trzecim jest 6 plus 5 plus 5, w czwartym jest 6 plus 5 plus 5 plus 5. Czyli tak, tu jest. No w piątym oczywiście będzie 6 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, tak? Czyli tu jest 6 plus 1 razy 5, tu jest 6 plus 2 razy 5, tu jest 6 plus 3 razy 5 i tu jest 6 plus 4 razy 5. Czyli widać, że w rysunku numer n, to ile tam będzie? Będzie 6 plus, prawda? No tu jest tak, 1 to jest 2 minus 1, 2 to jest 3 minus 1, 3 to jest 4 minus 1, prawda? A to 4 to jest numer, prawda? To jest numer tego, a to 4 to jest 5 minus 1, a 5 to jest dokładnie numer tego rysunku. I to 2 tutaj to też jest numer tego rysunku, czyli 6 plus n minus 1 razy 5. To jest reguła, która mówi, jak obliczyć ilość zapałek potrzebną do wybudowania n domków, no tak, żeby one stykały się tymi ścianami. Wobec tego dla n równego 50 to mamy 6 plus
49 razy 5. No ile jest 49 razy 5? To jest 6 plus 49 razy 5, to jest 50 razy 5 minus 5. Czyli to jest 50 razy 5, to jest 250 plus 6 minus 5. Czyli to jest 251 zapałek. Czyli dla wybudowania 50 elementu w tym ciągu, czyli takich 50 domków złączonych ścianami, potrzeba 251 zapałek.